Rozmowa dnia. A gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu PIK jest Marcin Sypniewski, lider Konfederacji w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jest pan wytrwałym człowiekiem? Bo to już kilka różnych elekcji ma pan za sobą, bez powodzenia. Oczywiście. No, ostatnie wybory zresztą przyniosły mi bardzo dobry wynik. Prawie 18 tysięcy głosów. Zdobyłem więcej niż połowa wybranych posłów w okręgu bydgoskim. I jest to wielki kapitał i bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, które na mnie oddały głos. Natomiast należy w polityce być wytrwałym. No, jeden z liderów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, wraca do Sejmu po 26 latach. Wczoraj odebrał zaświadczenie o wyborze i to pokazuje, że nie należy się poddawać, tylko rzeczywiście wierzyć, że w końcu ten sukces przyjdzie. Mm-hmm. Co wynik niedawnych wyborów do Sejmu mówi nam o scenie politycznej w naszym kraju? Cóż, no przede wszystkim jeżeli chodzi o Konfederację, jest to nasz olbrzymi sukces, że zdołaliśmy wprowadzić do Sejmu 11 posłów, zdobyliśmy ponad 1 250 000 głosów w takiej sytuacji, kiedy mieliśmy dosyć ograniczony dostęp do mediów i byliśmy zamilczani chociażby przez telewizję publiczną. Pokazaliśmy, że oddolnie da się zbudować ruch, który zdobędzie taką dużą ilość głosów i pozwoli mieć reprezentację sejmową. Natomiast ten wynik też pokazuje w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, że same transfery socjalne nie wystarczą. Ludzie nie dali jednak w takiej przeważającej części się przekonać, żeby dać zdecydowaną większość PiS-owi. Natomiast no, wygrał on wybory też, co też wynika ze słabości opozycji, która nie ma pomysłu na siebie i w tej sytuacji wiele wyborców skierowało swoją uwagę czy na Konfederację, czy na Lewicę, która też odniosła sukces, na partie ideowe. No właśnie do tego chciałbym teraz nawiązać. Doszło, jak widzimy wszyscy, do dużej, bardzo dużej zmiany. Obywatele zechcieli widzieć w Sejmie i Lewicę, i Prawicę, Prawicę tę w postaci Konfederacji w Sejmie. Dlaczego pańskim zdaniem tak się stało? Wydaje mi się, że część ludzi jest już zmęczonych tym sporem między PiS-em i Platformą. Te spory do niczego nie prowadzą. I szuka partii, która walczy o realizację idei. I taką partią na pewno jest Konfederacja, a taką partią jest też Lewica, która jest naszym przeciwieństwem, walczy o coś zupełnie innego. My w czasie kampanii podkreślaliśmy konieczność oddania obywatelom władzy nad swoimi pieniędzmi, nad swoim życiem. Postulowaliśmy więcej wolności gospodarczej, osobistej i też zwiększenie suwerenności Polski. Lewica proponuje zupełnie coś innego. No i w związku z tym myślę, że te nadchodzące lata staną się też takim polem bitwy, czy w parlamencie, czy poza nim, między lewicą a prawicą. Pokazuje to też poparcie wśród ludzi młodych, wśród których no, jednak i Konfederacja, i Lewica ma zdecydowanie większe poparcie niż w ogólnej liczbie wyborców. No właśnie, młodzi głosują na Lewicę, młodzi głosują również na Konfederację. Można by powiedzieć, że co do Konfederacji, to jakiś sens to by miało, ale z Lewicą? Jak to pańskim zdaniem jest? Dlaczego młodzi głosują na Lewicę? No, młodzi ludzie często nie pamiętają, że Lewica w Polsce rządziła bardzo długo, a ostatnie jej rządy kończyły się w atmosferze skandalu. To już minęło kilkanaście lat i wiele osób o tym zapomniało. Natomiast z drugiej strony Lewica od zawsze swoje idee potrafi opakować bardzo atrakcyjnie i sprzedawać jako coś dobrego, podczas gdy za tym niestety kryje się to, co zawsze Lewica proponowała, czyli przymus, tłamszenie wolności i brak szacunku do tego, co nasze polskie tradycyjne. I niestety to atrakcyjne opakowanie przyciąga wyborców i w tym również młodych ludzi. I to jest ważne zadanie, które czeka Konfederację. Walkę o właśnie umysły, o to, żeby nie dopuścić do szerzenia się ideologii lewicowej, która jest szkodliwa dla Polski. Ale pojawiła się w parlamencie i to dość mocno reprezentowana po przerwie, po niebycie. Możemy po tym wyniku przypuszczać, że obecnie większa część społeczeństwa odnajduje chyba w obecnym parlamencie reprezentację swoich poglądów w rozszerzonym w obie strony, na lewo i na prawo Sejmie. Czy to dobrze dla demokracji? Myślę, że tak, gdyż no, poprzedni parlament, poprzednie wybory przyniosły dużą liczbę głosów, które
nie powodowały powstania reprezentacji, czy ze strony lewicy, czy ze strony środowisk tworzących obecnie Konfederację. W tej chwili każdy praktycznie ma reprezentanta w Sejmie i na pewno jest to dużo lepsza sytuacja. Te obrady będą raz, że ciekawsze, a z drugiej strony będzie też pełne spektrum poglądów reprezentowane w Sejmie. Czy możemy przypuszczać teraz po tych wyborach, że w związku z tym wzrosną społeczne oczekiwania wobec tych, którzy zostali wybrani? Społeczne oczekiwania na pewno są dużo wyższe niż poziom obrad Sejmu czy poziom ustaw, które Sejm uchwala i myślę, że to powinno wzrosnąć, aczkolwiek no, ja tutaj nie mam większych złudzeń, że znacząco się to polepszy. Na pewno nasi posłowie będą robić wszystko, żeby zwiększyć poziom czy kontroli nad tym, co robią rządzący, czy żeby zatrzymać to ten pęd legislacyjny. Uchwalamy coraz więcej przepisów prawa, regulujemy życie obywatelom, przedsiębiorcom i będziemy starali się to powstrzymać. Co można zrobić z 11 posłami, które państwo wprowadzili do Sejmu? Można próbować wpływać na proces legislacyjny, można zgłaszać projekty ustaw, aczkolwiek tutaj jest potrzebny podpis jeszcze kilku innych posłów, gdyż nie mamy klubu poselskiego, występować z interpelacjami i starać się też blokować niekorzystne przepisy, które będą miały być wprowadzone. No, nie jest to taka większość dla PiS-u, żeby zupełnie rząd mógł czuć się bezpiecznie. W dodatku sytuacja w Senacie powoduje, że te ustawy nie będą tak szybko przechodzić procesu legislacyjnego i w tej sytuacji 11 posłów może wpłynąć na odrzucenie jakiegoś bardzo niekorzystnego projektu ustawy, albo też wpłynąć na zmianę strategii partii rządzącej, bo jednak jesteśmy rywalami, jeżeli chodzi o tą prawą część sceny politycznej dla PiS-u. Co wniesie Konfederacja do Sejmu? Jakie projekty? My jako jedyni przed wyborami przedstawiliśmy pakiet ponad 100 ustaw, które mamy napisane, które przygotował dr Sławomir Mentzen, nasza jedynka z Torunia. No i na pewno od tych projektów zaczniemy w pierwszej kolejności. Już w tej chwili przed rozpoczęciem obrad, natomiast przypomnieliśmy, wezwaliśmy Trybunał Konstytucyjny, żeby zajął się obywatelskim projektem stop aborcji, który został zamrożony. Jeżeli Trybunał do końca kadencji się nim nie zajmie, to upadnie i cały ten wysiłek tysięcy osób, które zbierały podpisy, pójdzie na marne. Także już w tej chwili tego pilnujemy. Natomiast no, na pewno będziemy starać się wnosić te projekty, które zwiększają wolność gospodarczą, które ułatwiają życie przedsiębiorcom i też likwidują takie biurokratyczne przeszkody, które napotykają w działalności. Do tej pory byli państwo nieobecni w Sejmie. Teraz tę obecność zaznaczyli. Jak tam właśnie się macie zamiar przedstawić, pokazać, jak się zaznaczyć w Sejmie swoją obecnością? Co chcecie zmienić z rzeczy, na których do tej pory wpływu państwo nie mieli? Na pewno będziemy opozycją merytoryczną, nie będziemy opozycją totalną i to już widać po naszych wystąpieniach w programach, do których zaczęto nas zapraszać po wyborach. Będziemy prezentować swój punkt widzenia, wnosić swoje projekty ustaw czy swoje poprawki, dlatego że dla nas najważniejsze są idee. Najważniejsza jest wolność gospodarcza, jest suwerenność Polski, bezpieczeństwo i będziemy pokazywać swój punkt widzenia. Będziemy opozycją merytoryczną, która będzie wytykać błędy władzy, ale nie na zasadzie takiej, że jest to złe, bo są to projekty wnoszone przez PiS, ale będziemy zwracać uwagę, co w tym konkretnie jest złego i jakie naszym zdaniem jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o to, że jest to dla nas sytuacja nowa, my oczywiście mieliśmy przedtem posłów, bo mieliśmy koło poselskie niewielkie przed wyborami parlamentarnymi. No teraz tych posłów jest dużo więcej. Będziemy też korzystać z tej zwiększonej możliwości kontroli, tak żeby pilnować rząd na przykład w kwestii bezpieczeństwa czy prowadzenia polityki zagranicznej, jak ona dokładnie jest prowadzona. Kto na prezydenta? Na pewno Konfederacja wystawi swojego kandydata, natomiast niedługo przedstawimy, jak będzie wyglądał proces wyboru naszego kandydata w wyborach prezydenckich i wówczas odbędzie się ten wybór kandydata. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Sypniewski, lider Konfederacji w Bydgoszczy, był państwa moim gościem. Dziękuję serdecznie. Rozmowa dnia.